Kolejka Siemka. Witam wszystkich na moim warsztacie. Dzisiaj taki odcinek dostawa miedzi do dostawa jeszcze tutaj Mosiądzu. Będzie kopalnia miedzi. No i co? No i co na kanale? Oczywiście to jest efekt mojej pracy w domu z kabelkami, a więc miedź Milbery, miedź błyszcząca, miedź pobielana się trafiła. Tutaj mosiężne te wszystkie różne elementy. Tutaj był na kabelków, tu mosiądz pobielany, no tego najwięcej. No i co? Przywiozłem to sobie na warsztat, bo ostatnio sporo w nowym roku korowałem, bawiłem się z kabelkami. Na moim warsztacie już nie ma ani jednego kabelka. Zaczynamy zbierać od nowa. Myślę, że się uda na bieżąco je korować. Kable też się sprzedały. Odpowiadając jeszcze na Wasze pytania, bo to też sporo pytań było, kiedy będzie las. Na pewno będą odcinki z lasem. Pogoda jest jaka jest. Jest super pogoda, śnieg spadł, był mróz. Na pewno te śmieci z lasu same nie wyszły, są tam, czekają na mnie, chyba że się zdarzy cud i po tym roztopie, który nadejdzie być może wkrótce, tych śmieci tam nie będzie. Nie chcę mi się w to wierzyć, prędzej jestem przekonany, że tych śmieci tam przybyło, niestety, ale nie o tym, ale odcinki ze sprzątania lasu będą. Też czekam, nie mogę się doczekać na spacerki, do lasu chodzę, ale to chodzę sobie tak odpocząć. No i co? Jeszcze jedno to jakieś pytanie. Aha, no i robię oczywiście cały czas porządki na warsztacie. Wszystko to za mną, już jest lepiej jak było, ale pochwalę się Wam, jak będzie to efekt, będzie wszystko skończone, tak jak ja sobie to wyobrażam. Sukcesywnie sprzątam. Na pewno postaram się, żeby w tym tygodniu był też odcinek z butelkomatem, z puszkomatem, bo już też mam to sporo rzeczy już przygotowanych, jakiś pomysł na to. Dobrze. Nie o tym, co tutaj przywiozłem, zaraz sobie zważymy i powiemy, co z tym zrobimy. No tak, odcineczek troszeczkę inny, a więc tak, będzie na pewno kopalnia miedzi. Tu przygotowane cztery cewki sobie przygotowałem. Podczas tego sprzątania jeszcze tu się zawsze coś wyciągnie i tak sobie tematycznie robię. Mamy tak, miedź Milbery, miedź błyszczącą, to oczywiście idzie w depozyt, nie będę tego wsypywał do mojego zielonego wiaderka. Miedź pobielaną sobie zważymy i tutaj dorzucę do miksa. W ten sposób to zrobię. Poważymy sobie ten mosiądz, wrzucimy do wiaderek z mosiądzem. Tu też te wiaderka się zapełniają. Tu też będę się pomyśleć albo o większym, albo też jakiś depozyt, albo już może faktycznie zrobić paczkę no metaleo, ale wszystko wyjdzie w praniu. Dobrze, odpalamy wagę, ważymy, co my tu mamy i co? Miedź Milbery. Cała siata, ile tam w depozyt trafi, cyk, już na wadze jest tutaj, ruda na wagę wpadła, 4 kg, 24 gramy, super, oczywiście to trafia w depozyt, miedź błyszcząca, pięknie błyszczy, ruda na wagę, pyk, 4 kg, 182 gramy, no, także ponad 8 kg miedziuchy. Co teraz? Miedź pobielana. Cyk, no to zabieram ją tu. Nie ma tego dużo. No jest, no 200, 230 gram. Miedź pobielana już trafia tutaj do naszego zielonego wiaderka. Bo to może być wszystko z miksem. Teraz to sobie zważymy w naszym osiądze. A dam sobie coś tutaj, żeby sobie to wytarować fajnie. Mamy tackę, tarujemy, dobrze, mosiądz pobielany, ile tego się udało wydobyć, słoiczki oczywiście pochodzą ze sprzątania lasu, fajnie się sprawują, 190 gram mosiądzu pobielanego, no i co, wrzucamy to od razu, sypujemy na wiadra z mosiądzem pobielanym, żeby się to nie wysypało. No, elegancko. I co? Cyk, waga się wyzerowała. Mosiądz żółty, w tym słoiku jest. Nie ma tego dużo, ale zawsze coś. Podczas takiego właśnie zabawy z kabelkami zawsze te wszystkie końcówki, wtyczki się znajdują. 24 gramy, super elegancko. To cieszy. Sypujemy oczywiście do wiaderka mosiądzem żółtym. Już mamy temat zamknięty. Miedziucha co? Trafia w depozyt. I co, bierzemy się za kopalnię miedzi. A bohaterami kopalni miedzi będą takie cewki.
ile to waży. Niedużo, 352 gramy. No zobaczymy, ile z tego miedzi będzie. Może będzie 80 gram, nie wiem, tak sobie strzelam, po 20 gram z każdej takiej ceweczki. No może, zobaczymy. Zobaczymy, ile będzie wiadro ważyło na koniec. No już chyba 4 kilo powinno przekroczyć. No ale zobaczymy oczywiście na końcu odcinka, na podsumowanie. Dobrze, zapraszam wszystkich do oglądania. Życzę miłego oglądania. I co, widzimy się i słyszymy na podsumowaniu. Lecimy z kopalnią miedzi. Wracam do domu z kopalni miedzi. Widok miedziuchy w mej głowie siedzi. Wszyscy wkoło jej szukają. Wszyscy miedzi pożądają. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy zają, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy zają, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Gdy brakuje w skarbcu kasy, to z miedziuchą są zapasy. Bo na skupie jest jak złoto, wtedy wracasz z fajną kwotą. I co? Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomie za nią, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy za nią, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Wracasz do domu z kopalni miedzi. Widok miedziuchy w mej głowie siedzi. Wszyscy w koło jej szukają. Wszyscy miedzi pożądają. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomie za nią, w ogień skoczy. Trafi cewka ze stojana. Miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Plamy za nią, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Ta miedziucha jest schowana. Oj, tak my kali, tak ruda mieć w głowie siedzi. Jeszcze raz, ruda błyszczy, drażni oczy. Plamy za nią, w ogień skoczy. Trawo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest chowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy za nią, w ogień skoczy. Trawo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest chowana. No i tak, podemontowane, fajna kopalnia miedzi, fajna będzie garść rudej, trafi tutaj nam do wiadereczka, mamy złomik, troszeczkę mosiąc tutaj pobielanego, tak, z tych wtyczek, te końcóweczki, nie będziemy tego ważyć, bo za wiele to nie waży, ale oczywiście zasilimy wiaderko z mosiądzem pobielanym. No co, wyciągamy wagę, ważymy złomik, ważymy miedziuchę. Jest waga. Odpalamy i co? Złomnik pójdzie na pierwszy plan, że tak powiem, pierwsze ważenie. Tyk, ile tam tego mamy. Tego złomu już też mi się rozgrało trochę, trzeba też będzie liczby jakoś inaczej pokładać, ale to inny temat.
96 gram. Ja liczę po złotówce, 10 groszy za ten złomik. Zapisujemy, złom trafia do złomu. Złom już w złomie. I co? Ruda na wagę, lecimy z rudą na wagę. Już tam rudę czat szaleje. Wybieram, oczy otwieram, gdy izolację zdzieram, pragnę szalenie, gdy jesteś w scenie, ciebie pożądam, za tobą się oglądam, ruda na wagę, ruda na wagę. Chcę ci jak najwięcej ruda na wagę. Jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają ręce. Fajnie się te rude włosy prezentują, super, rude loki. I co? Ile tego mamy? Ile przybędzie? Tak, 162 gramy? Kurde, dobrze. Lepiej myślałem, że będzie to 80, a tu raz tyle. Dobrze, super, bardzo się cieszę. Miedziucha teraz, miedź mix na Metal Leo jest po 27,90. Tak sobie tu policzymy się tylko tą rudą. 4 zł 49 groszy za tą miedziuchę, no i z tym będzie 4,59 razem ze złomem. Tak więc fajnie, zasilamy oczywiście nasze zielone wiaderko. Super, miedziuchy przybywa. I co, ile wiaderko waży? Waży 4 kg, pani Sowo, czy nie waży? Powinno, ostatnio to jakieś 3,5 ważyło, nie pamiętam, teraz już. Cyk. Nie no, 4,270. No, minus wiaderko, no to 4 kg będzie. Fajnie, miedzi przybywa. No, tak już lepiej. Miedzi przybywa, mosiądź się tu wysypuje. To białe wiadereczko też już jest praktycznie coraz bliżej końca. Fajnie, ja się bardzo cieszę. No nic, no taki typ odcinka, dostawa miedzi, bogato z miedzią jest na moim warsztacie. Miedziuchu na razie trafia w depozyt najszybciej. Tą miedź to raczej chyba latem zaś sprzedam, będzie na jakieś wakacje. No bo co, ten czas szybko leci, jest zimno, ale zaraz będzie gorąco, będzie ciepło. No nic, no taki typ odcinka. Standardowo, jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji. No i co? Hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś! Za tobą się oglądam, ruda na wagę. Ruda na wagę. Chcę ci jak najwięcej ruda na wagę. Jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają ręce. Ruda na wagę. Jak najwięcej ruda na wagę. Czyli jak najwięcej ruda na wagę. Jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają ręce. I co, ruda na wagę? Wystarczy tu kabaret.